Wychodzimy z równania Clapeyrona dla mieszaniny helu i azotu, gdzie N to suma liczby moli helu N1 i azotu N2. Liczbę moli każdego gazu przedstawiamy jako stosunek masy tego gazu do jego masy molowej, a więc M1 małe do M1 duże plus M małe 2 do M2 duże. Stąd wyznaczamy poszukiwane ciśnienie.